Witajcie, nadal trwa jesień, choć zima za kilka dni zastuka do naszych drzwi. Dziś pada śnieg, u nas czas choroby nastał. Lecz to ponure oblicze choroby rozjaśniają nadjeżdżające paczuszki. Oto jedna z nich. Nie będę zbyt wiele mówić, bo nadal głos jest nie taki, jak potrzeba. Gardło boli. Zajrzyjmy zatem wspólnie, co znajduje się w środku. Jakie pomysły mają ofiarodawcy? A przesyłka ta jest od koleżanki Moniki. Prowadzi ona kanał kulinarny. Tradycyjne potrawy, nasze polskie, ale nie boi się też nowości. Uprawia warzywa, z nich sporządza surówki, przetwory. Kika paczuszka pochodzi właśnie od Moniki, prowadzącej kanał. Monika prezentuje. Kto nie zna z Państwa, niechaj zajrzy. Może coś znajdzie tam dla siebie. Tu niedaleko jest kolejna paczuszka, ale to może innym razem. Momencik, muszę zrobić pauzę. Nie wiem, wiecie Państwo, z której strony się dostać do tej paczki. Tak próbuję i z tej, coś mam wrażenie, że tu będzie dno. Zobaczymy. Wiecie, że jak człowiek jest chory, to go takie prezenty pocieszają. O, chyba to dno jest. Pocieszają, ubilają ten czas. Ale ciężko się zebrać sobie, by jakikolwiek wysiłek wykrzesać. Słuchajcie, i co? To będzie długi film chyba. Ludu kochany. Prawdopodobnie podkład muzyczny będzie nam towarzyszył. Zaraz się zobaczy. Powinnam zadać pytanie, jak sobie życzycie Państwo, bym otwierała? Czy tak długo jak teraz, każdą rzecz jest osobna? Czy też otworzyć i pokazać? Ale nie odpowiecie mi w danym momencie. Proszę bardzo, są ozdoby choinkowe. Łańcuszek. Parę dni temu, gdy byłam znacznie bardziej chora, w bardzo złej kondycji, też nadjechały do mnie dwie paczki. Nagrałam je tak chaotycznie, bo człowiek nie ma sił, że nie wiem, czy pokażę film kiedyś. No. Kto lubi otwierać paczki? Kto z Państwa? Kubek z zaparzaczem, a ja uwielbiam herbaty liściaste. Liściaste nade wszystko. Czekajcie, zobaczmy. Piękne pudełko. O, proszę. Akcent świąteczny. Bo jakżeby inaczej. Kubek piękny. Oj, to. A ile ma? No, to ja rozumiem. I gitara. 390 ml. To mi bardzo pasuje. I już coś widzę. Prawdopodobnie krawędzie będą idealne do wykrajania pierogów. Bo jest tu dosyć cienko, bo z tym mam problem też. Nie mogę dopasować odpowiedniego. Słuchajcie. Pojemnika. By dobrze wykrawał. Z tej gwiazdeczki z zaparzacza nie skorzystam. Nie uznaję metali. Fusy mają być tu. Cały ich aromat. Ale pięknie wygląda. Super, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, szanowna koleżanko. Bo my tak sobie paczki też. Ja koleżance
koleżanka mi, ale to miłe. Zawsze jest to niespodzianka. Drodzy Państwo, co tu jest dalej? Torebeczki strunowe. Oj, widzę, że w sklepie. Gdzież to sprzedają w sklepie? Ja przez internet zamawiam. Już mi się kończą te, które mam. Ostatnio papierowe kupiłam. Mamy. Przydadzą się. A kuku, dzień dobry. Co tu jest? Witajcie. Wszystkiego najlepszego życzę wam. Renifer Rudolf zapewne. Bo tak nazywa się też renifer świętego Mikołaja. Ale czy to jest renifer? No, renifer, spójrzcie na łopaty. Tu. Renifer. No, sympatyczna. Dzieci małych nie mam, ale sympatyczna ozdoba. Czekajcie, szanowni moi, tu dabak. Wiecie co, musiałam zapauzować, bo do mnie dotarło, że tu jest bardzo dużo rzeczy. Ja nie mam pomysłu na wysyłanie, wiecie, ale nie potrafię robić prezentów, wymyślać. A tu jest strasznie dużo rzeczy i to się chyba zejdzie. Chyba, że się koleżanka pomyliła i to nie do mnie miało nadjechać, przyjechać. Tu ostrożnie, styropian. I miałam nie mówić, ale się nie da. O Jezu. Coś szklanego. Co takiego? Słoik. Grzybki. Opieńka. Opieńka. Tylko czy? Czy marynowana? Czy w takiej zalewie, że można użyć do sosu? Zobaczymy. Opieńka marynowana. Dobrze. Aha, rozumiem teraz. Bardzo dobry pomysł ze styropianem. A tu przecież mogłoby się potłuc. Ile cebulki. Maślaki. Kolejne grzybki. Fajnie. Domowe przetwory. Muszę uważać, by ten styropian się kotem do żołądka nie dostał, czyli wszystko dobrze posprzątać za niebawem. Tu widzę kolejny słoiczek. Zaglądam. Tam jest bardzo dużo rzeczy, zobaczcie. Czyś ty się, koleżanko, szanowna moja, nie pomyliła. Dziewczyno, droga, serce ma koleżanka jak na dłoni. A, i też spójrzmy, taki pomysł na zabezpieczenie szklanych. O losie, coś kolorowego. Ho, pauza, otworzę. Kto robi takie przetwory? Sałatka, ogórki z kurkumą. Kto z Państwa? Wiecie, że mam nadzieję, że tu nic nie pękło, bo czuć jest zapach takich pysznych przystawek. Jak zasiadamy przy imieninowym stole, powiedzmy, przy jakiejś okazji, to czuć jest taki piękny zapach. Ogórki z kurkumą. Kolorowe bardzo. A drugie? Moment. Otwieramy. Nie jest to musztarda. Szczaw. To jest szczaw. Będzie zupa szczawiowa. I to własnoręcznie. Ile to pracy? Czy wiele osób jest, które robi przetwory? Myślę, że coraz więcej. Bo przecież nowe pokolenia nam rosną. A to? Ho, ho, ho. Wesołych świąt. I gitara. O, zobacz ty, Moniko, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że tu jest długo. Wiatr nie będzie podwiewał. Dobra, dzięki ci serdeczne. Skarpet nigdy jest
za wiele. Nigdy. Słuchajcie, nigdy. O Boże. Ale akcenty czerwono-czarne. I co jeszcze? Jeszcze coś jest. O Chryste. To tak przyspieszę może. Herbata to będzie dla pewnego smakosza, zdobowników. Ja nie jestem za takimi właśnie owocowymi, chociaż czasem lubię. Ale, to jest fusiasta. O, to mi się bardzo podoba. Zielona z maliną, tak? Z owocem maliny. Bardzo dobrze. No skoro jest kubeczek, to muszą być i w postaci takiej liściastej. A tu słodycze. A Mardar lubi słodycze. Wszyscy chyba uwielbiamy. Tak się mówi, niezdrowe, niezdrowe. A co jest, drodzy Państwo, zdrowe? Czekoladki. Moniko, co ja, dziecko jestem? Słuchajcie, bananowy z żelkami. Czego to nie wymyślą? Mocno mleczna, bananowa z żelkami. Kiedyś byłoby to marzeniem ściętej głowy. Powiedzmy 30 lat temu. Wtedy, kiedy na półkach w sklepach niewiele mieliśmy. A teraz do wyboru, do koloru. Jezu. Ileż ty tu napchałaś, dziewczyno szanowna. Słoik, kolejny słoik. Przepraszam. To jest jakaś sałatka z ogórków, papryki, marchewki. A zresztą, no właśnie, drodzy Państwo, jak jesteście zainteresowani, to na 100% na kanale Monika prezentuje. Jest pokazane, jak koleżanka to robi. Na 100%, pewna jestem. Zresztą widziałam niektóre przepisy. Nie wiem, czy wszystkie pokazuję, ale jestem pewna, że tak. Patrzcie, tam jeszcze coś jest. Muszę zapauzować. Uwaga! Papryka z miodem. Aha, papryka ostra z miodem. Jak bardzo ostra. To strasznie miłe mieć coś z czyjejś spiżarni. Popróbować. Ogórki na zupę. No, już gotowe, starte, nie trzeba się fatygować. Ja robię w całości kiszone i dopiero później ścieram. Tu mamy karteczkę. Przeczytajmy. Od świętego Mikołaja. Dla miłej, ho ho, i sympatycznej, ho ho, i vice versa. Mardat. No, proszę bardzo, zobaczcie, osobista. Przepraszam, domownik nadjechał. Otwieramy karteczkę. No, ciekawy pomysł, miałaś taką osobistą zrobić. Tą kartkę. Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz czytamy. Szampański zabawy życzy Monika prezentuje. Bardzo elegancka. Dzięki ci nawzajem. To co, drodzy Państwo, zaglądamy. A cóż. Przyprawy porsuszone. Aha, to już wiem. Pakowanie próżniowe. I myślę, że na pewno jest pokazany ten sprzęt, za pomocą którego został portu zapakowany. Kolego Pawle, ty w podobne wędlinki swoje pakujesz, wiem, próżniowo. No niestety, czuję, nie mam zapachu, nie mam węchu i słabo czuję, ale coś czuję. Natka selera. U mnie mama
suszy na starej kuchni, bo mama jeszcze taką z dawnych lat, pomijając te współczesne, i na tej starej kuchni suszy z fajerkami, z pogrzebaczem, suszy natkę selera, pietruszki. A tu słuchajcie, orzechy chyba, tak? Moment. Zajrzyjmy. Toż to połówki wręcz, czyli do ciasta jeszcze trzeba rozdrobnić. A swoją drogą, wiecie, my mamy około 10-letniego orzecha włoskiego. Pewnie wiewiórka gdzieś rzuciła orzech, wykiełkował. Taka samosiejka. I na razie żadnego orzecha nie ma na tym drzewie. Po ilu latach wchodzi w owocowanie orzech? Czy potrzebny jest drugi? Ale raczej nie. Przecież widuje się orzechy włoskie, same, rosnące, wolno rosnące. Po ilu latach można się doczekać orzecha włoskiego? No, bardzo dużo. Super, dzięki ci. Pracy włożyłaś w to, kochana, dużo. A tu jeszcze jedno. Od przybytku głowa nie boli. Warzywa suszone. I niech leżą, czekają awaryjnie, aż skończą się te, które mamy. Ja z kolei zamrażam. O ludu, zimne ognie. Tak, dawne lata wracają. Czasy dzieciństwa. Aha, i tu jest jeszcze dla mnie liścik, ale to już dla mnie. To ja ci, koleżanko, bardzo dziękuję, żeś tutaj strasznie zwariowała z tą ilością wszystkiego. Naprawdę. Ale miłe to straszliwie. Dla każdego coś dobrego. Kubek mój. Mój osobisty, prywatny. Swojego nie miałam. Inni członkowie rodziny mają. No bo ja o to zadbałam. A ja nie mam. Także mam swój własny kubek. Z niebieskim akcentem. Bo taki lubię. Pozdrawiam serdecznie. Szanowni Państwo, zajrzyjcie do koleżanki. No, kto ma ochotę, to też niech zasubskrybuje jej kanał. Zawsze to jest miłe, pomaga w dalszych pracach. Wiecie sami, to jest bardzo miłe. A ja to poustawiam w spiżarce, dołączę do przetworów od innych moich znajomych. No, dziękuję pięknie. A tam jest jeszcze ta paczuszka. A słuchajcie jeszcze, co pokażę na koniec. Ten staty do mnie nadjechał w przesyłce od pewnej pani Małgosi. I nie tylko to. Możliwe, że film pokażę za jakiś czas, ale był bardzo chaotycznie nagrany z powodu choroby. Także wszystkiego dobrego. Do widzenia. Ho, ho, ho. Już chciałam powiedzieć, ale sprawdzę. Pokażę tu końcóweczkę tylko życzeń. Ale jednego nie ma. Właśnie sprawdziłam, czy tu się nie kryje. Moniko, szanowna, czego tu nie ma? A co było w każdej paczce? Rysunków od chłopców twoich. Widzisz, jakieś tu niedopatrzenie nastąpiło. A byłam pewna, że chłopaki namalują coś. No cóż, trudno. Może następnym razem. Chłopcy, do dzieła. Dbajcie o swoje kociaki i o rodziców. Pozdrawiam Was. Do widzenia.